Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, czy w życiu opłaca się walczyć. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy. Dzisiejszy temat będzie to bardzo ważny temat. Z wielu powodów, ale podstawowy powód jest taki, że w życiu często mamy możliwość albo walczyć, albo odpuścić. Mechanizm ucieczki bądź walki to jeden z najbardziej prymitywnych mechanizmów naszego mózgu. Dzielimy go nawet z takimi prymitywnymi zwierzętami jak jaszczurki, węże i praktycznie każde zwierzę ma w sobie coś takiego. Bo jest to mechanizm, który po prostu ratuje życie. No w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, no to mózg ma podjąć decyzję, czy uciekać, czy walczyć. No i to ratowało nam przez całe tysiąclecia, dziesiątki tysięcy lat, ratowało nam to przez cały proces ewolucji właśnie życie. No i dzisiaj, kiedy już nasze mózgi są rozwinięte, kiedy mamy już dużo bardziej skomplikowane życie niż tylko się najeść i przetrwać, no to dalej podejmujemy tą samą decyzję bardzo często. Czyli decyzję właśnie, czy walczyć, czy odpuścić. No i w dzisiejszym filmie właśnie chcę poruszyć ten temat. Przygotowałem pięć historii prawdziwych, które znam, które niektóre są moimi historiami, niektóre są historiami moich kursantów czy osób, które znam. I na ich podstawie właśnie chcę ten temat przeanalizować, plus na końcu filmu też podać Ci konkretne porady, kiedy właśnie warto walczyć, kiedy może warto odpuścić. Więc lecimy po kolei. Pierwsza historia to jest moja historia. I jest to całkiem niedawna historia, bo dotyczy ona może ostatnich 3 lat. Jak wiesz, drogi widzu, jeśli oglądasz tutaj na kanale filmy regularnie, no to wiesz, że właśnie no już 3,5 roku prawie temu kupiliśmy tutaj dom w bardzo spokojnej okolicy, w przepięknej okolicy nad oceanem, ale w takiej części wyspy, w której no w zasadzie 5 minut jesteśmy już na głównej autostradzie, która idzie przez wyspę, przy której są różne hipermarkety, jakieś makro, Big C, tego typu rzeczy, właśnie mnóstwo jest różnych rzeczy, jeśli chodzi o całą infrastrukturę. Do lotniska 20 minut samochodem, także mamy bardzo dobrą lokalizację, ale z drugiej strony też jesteśmy w miejscu, które jest bardzo spokojne, jest bardzo ciche, jest naturalne, otoczony jestem tutaj, no w zasadzie tu patrząc w okno, no to widzę dżunglę za domem, posadziłem sobie kilka palm kokosowych też, a dalej jest po prostu dżungla, natomiast z przodu no ocean i też wszędzie piękna natura. Także jest to no, wyśmienite miejsce, idealne miejsce. Zajęło nam zresztą kilka lat, żeby właśnie wybrać na tej wyspie miejsce tak idealne. Jest jednak jeden minus. Minus jest taki, że dookoła nas tu z przodu mamy wioskę taką muzeumańską, wioskę rybacką i też gdzieś tam no, co jakiś czas są po prostu różne tam tajskie domy należące no, przeważnie do ludzi takich, którzy zajmują się jakimiś prostymi tam właśnie rolnictwem, czy uprawą, czy rybołówstwem, czy czymś takim. No i ci ludzie jeszcze po staremu po prostu śmieci jak mają w domu, no to lubią je palić przed domem. Jakieś liście zgrabią, to je palą. Pomimo tego, że tutaj akurat w naszej okolicy wywóz śmieci jest darmowy, czyli wystarczy przy ulicy zostawić jakikolwiek worek ze śmieciami, jedzie po prostu śmieciarka i zbiera to wszystko po drodze codziennie. Więc nie kosztuje to nic. Natomiast niektórzy wolą palić. No i jak się wprowadziliśmy tutaj, jako że mieszkamy na wzgórzu, w zasadzie w całej okolicy nasz dom, no to jest najwyżej, jak zamek królewski, no bo jak na króla przystało, to po prostu jeśli ludzie palą te śmieci, to niestety no, często ten dym cały leci do nas do domu. No i oni lubią palić wieczorem też, więc wtedy, kiedy w Tajlandii jest w zasadzie jeden z najlepszych okresów w ciągu dnia, no bo rano jest też fajny czas, kiedy jest chłodno, wschód słońca, jest cudownie i wieczorem też koło godziny 5 właśnie też jest cudownie, no bo jest zachód słońca, już jest chłodniej, jest przepięknie też no, na niebie, różne kolorki i tak dalej, no to właśnie w tym czasie, kiedy najbardziej lubię pływać w oceanie, to w tym czasie oni sobie muszą po prostu palić, nie? No i był taki czas, że jak się wprowadziliśmy tam, w zasadzie po paru miesiącach, na początku mieliśmy jakąś farta, a po paru miesiącach się zaczęło tak, że praktycznie codziennie ktoś inny po prostu palił, no i cały dym i leciał do nas. No i mnie to zaczęło bardzo irytować. I przeszkadzało mi to, zwłaszcza, że jestem dosyć wrażliwy na różnego rodzaju zapachy, więc nie było to po prostu nic przyjemnego. No i ja wtedy miałem właśnie podjąć decyzję. No, ucieczki bądź odpuszczenia. No, jeśli odpuszczę, no to mogę się zamknąć, włączyć sobie klimę, zamknąć się w pokoju i siedzieć, ale nie po to kupiłem dom na tropikalnej wyspie, żeby siedzieć w klimie w pokoju, nie? Tylko, żeby właśnie siedzieć na zewnątrz, w naturze, w świeżym powietrzu, zwłaszcza, że u nas na wyspie, no, dosyć mamy dobre powietrze przez cały rok, więc tylko ci ludzie lokalni po prostu tutaj to psują. No i ja podjąłem decyzję taką, że zacznę z tym walczyć.
Czyli pomimo tego, że ryzykuje jakiś konflikt, no bo jak przychodzisz do ludzi, zaczynasz im się tam wpieprzać w ich życie, oni tam od pokoleń śmieci palili przed domem, nie? No to ryzykuje z jakiegoś konfliktu, no i zdarzały się też różne tego typu sytuacje. Natomiast ja podjąłem decyzję, że po prostu no muszę z tym wygrać. Że muszę z tym wygrać, jakąkolwiek metodą. I stwierdziłem na początku po prostu, za każdym razem, jak właśnie, że jestem na wzgórzu, no to widzę, kto pali, w którym to jest miejscu, więc wsiadam w samochód, żona wsiada w samochód, czy kogoś bierzemy tam, no, pomoce domowe, żeby podjechały na skuterku i żeby komuś zwrócić uwagę po prostu, że śmierdzi, że dokuczają swoim sąsiadom, żeby tego nie robili, że mogą te śmieci zapakować w worek, zostawić przy ulicy i za darmo śmieciarka to weźmie. No i powiem Ci tak, drogi widzu, że w 90% przypadków to ludzie po prostu nie wiedzieli, że komuś robią krzywdę. Nie zdawali sobie sprawy zupełnie z tego, że komuś smrodzą po prostu do domu, no bo oni to robią koło domu, dym leci od razu do góry, więc nawet oni tego tak bardzo może nie czują. Natomiast no, nie zdawali sobie z tego sprawy, więc po prostu po zwróceniu uwagi temat się kończył. Były też jakieś tam przypadki, kiedy no, ktoś tam, raz nawet mieliśmy taką sytuację, że tam mój akurat pomocnik domowy podjechał i jakiś gość zaczął do niego strasznie pyskować i w ogóle być nieprzyjemny i coś tam go do niego gadać. Później ja podjechałem, na mnie tam zaczął drzeć, nie rozumiałem, co on w ogóle mówi, ale był generalnie bardzo nieprzyjemny. No to tutaj już podniosłem wtedy temat do wyższej rangi. Mamy tam no, osoby znajome w Urzędzie Miasta i tak dalej, więc oni przyjechali później do delikwenta. Oni już z nim rozmawiali, jak z nami nie chciał rozmawiać kulturalnie i grzecznie. No i też się skończyło to palenie. Także w ciągu dwóch, no w ostatnich może 2,5 roku, w ciągu tych 3 lat mniej więcej, coś takiego, nawet już nie pamiętam dokładnie, jak to było, udało mi się wyeliminować problem w 90%. Czyli ryzykując jakiś konflikt nawet z lokalnymi ludźmi, którzy no mają tam swoje jakieś przekonania, inna kultura, tego typu rzeczy. Tajowie w ogóle oni są no, do konfliktu nieprzyzwyczajeni. Tutaj w kulturze ich nie leży to, żeby komuś zwracać uwagę na cokolwiek, nawet jak bardzo cierpią. Nawet jakby ci ktoś codziennie imprezy robił pod domem, to tajowie generalnie taką mają filozofię, że odpuszczą, będą się chować gdzieś tam w domu, cierpieć, ale w ciszy i nikomu nie zwrócą uwagi, bo oni się boją konfliktu, nie? No ale ja jako tam Polak przyjechał pyskaty, no więc sobie sprawę zaczął załatwiać. I w 90% udało mi się wyeliminować ten problem. Czyli w tym przypadku była to dobra decyzja, żeby jednak walczyć, żeby jednak się nie poddać, nie no, wychodzić z takiego założenia, że nic z tym nie mogę zrobić, że tam nie będę się ten, tylko ja po prostu stwierdziłem, że ewidentnie mam tutaj rację, no bo można sobie robić w domu swoim, co się chce, ale nie, żeby tam dokuczać sąsiada. Nie, jak to nie ma to, niech sobie palą te ogniska w pokoju przy zamkniętych oknach, to nie mam z tym problemu. Natomiast jak ten dym już leci do kogoś innego, no to komuś innemu szkodzą. Ja stwierdziłem, że no, mam tutaj rację, no i moja racja była mojsza, jak to było w dniu świra. Więc była to dobra decyzja. Więc to jest pierwsza historia, kiedy popatrz, pokazuję Ci na swoim własnym przykładzie, gdzie miałem pewną decyzję do podjęcia, były plusy i minusy, no i wyszło na to, że tutaj warto było walczyć. Zanim przejdziemy do drugiej historii, bardzo ciekawej również, już bardziej poważnej, powiedzmy, poważniejszy problem, to od razu, drogi widzu, chcę Cię zaprosić na szkolenie, które poprowadzę dla Was w tą niedzielę o godzinie 10. Będzie to szkolenie na temat tego, jak zbudować potężną pewność siebie, czyli coś powiązanego z dzisiejszym tematem. Ponieważ wiesz, no trzeba być człowiekiem pewnym siebie, żeby asertywnie walczyć o swoje własne racje, o swoje prawa, żeby umieć właśnie wymagać od życia tego, umieć powiedzieć ludziom to, czego chcesz, umieć powiedzieć ludziom to, które ich zachowania na przykład tobie nie pasują, umieć też czasem no, eskalować, kiedy ma to sens, no, więc ta pewność siebie jest bardzo ważna w życiu, w każdym obszarze praktycznie życia. Oprócz tego asertywność, to żeby mieć właśnie dobrze zbudowaną, porządną, opartą o solidne fundamenty samoocenę, żebyś ty był człowiekiem, który faktycznie czuje się z tym, że zasługuje na to, żeby mieć dobre życie. Bo od tego później będą zależeć decyzje, które podejmujesz. Każdego dnia i twoje działania. A efektem tych decyzji i działań jest to, jaką jakością życia faktycznie pod koniec dnia możesz się cieszyć. Także gorąco Cię chcę zaprosić na to szkolenie, bo będzie to szkolenie bardzo praktyczne. Bo nie tylko temat pewności siebie rozłożymy sobie na kawałki i zaczniemy ją analizować, jak ona wpływa na nasze życie, czym ona w ogóle jest, w jaki sposób ją analizować. Natomiast będziemy również mówić o konkretnych sposobach, jak ją budować. I podam Ci kilka sposobów, które możesz zastosować natychmiast w swoim życiu i będziesz mieć efekty i twoja pewność siebie zacznie rosnąć. Szkolenie jest bezpłatne, więc od razu się zapisz, nie czekaj nawet sekundy, tylko zatrzymaj ten film, w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu znajdziesz linka, od razu zarezerwuj swoje miejsce i dopiero wtedy oglądaj dalszą część filmu. A jeśli już to zrobiłeś, to od razu mam dla ciebie 3 prośby. Pierwsza prośba jest taka, żebyś od razu wbił łapę w górę pod tym filmem.
wielką łapę w górę. Dlaczego? Ponieważ tak działają algorytmy tego portalu, że jeśli jest dużo łap w górę, to film będzie polecany większej ilości osób, dzięki czemu ja jestem w stanie pomóc i doradzić większej ilości osób. Bardzo Cię o to proszę, łapa w górę. Druga prośba jest taka w zasadzie dla Ciebie, żebyś sobie zasubskrybował kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz i zaznacz taki dzwoneczek i żeby otrzymywać wszystkie powiadomienia, bo wtedy nie będą Ci umykać takie filmy wartościowe jak dzisiejszy, nie będą Ci umykać szkolenia, które robię czasem na żywo tutaj przez kanał na YouTubie, więc koniecznie zasubskrybuj i wbij ten dzwoneczek. I trzecia rzecz, napisz w komentarzu pod koniec filmu swoje przemyślenia. Być może jesteś w stanie podzielić się swoją historią albo zadać jakieś ciekawe pytanie, na które w następnej sesji pytań i odpowiedzi odpowiem. Także skomentuj też ten film, a my lecimy dalej. Druga historia to jest historia mojego kursanta. A wyglądała ona tak, że ona się w ogóle toczyła wiele lat temu i on miał, mój kursant, miał firmę budowlaną. Miał firmę budowlaną, która całkiem dobrze mu się rozwijała. Całkiem dobrze mu tam wszystko szło. Kupował kolejne różne maszyny, samochody, brał to oczywiście wszystko w leasing, no bo tak to się robi w tej branży. Firma się rozwijała, zatrudniał już około 20 osób i to byli jego pracownicy, ale miał tak samo też przy jakichś większych zleceniach albo podwykonawców, albo pracowników takich z doskoku, których zatrudniał na przykład na daną robotę, tylko jeśli tam potrzebował. Natomiast miał 20 osób na stałe, więc to już była no nie jakaś tam najmniejsza firmka, powiedzmy. Realizował on różne zamówienia i dla prywatnych inwestorów, i dla publicznych też, czyli też robił zamówienia różne publiczne, jakieś prace przy drogach, przy budynkach państwowych. No i niestety po kilku latach prowadzenia tej firmy i takiego bardzo dynamicznego rozwoju, kiedy no, mógł właśnie reinwestować te pieniądze, ta firma mu rosła, zaczynał na początku sam, no a doszedł do 20 pracowników, już miał tam maszyny różne, jakieś tam koparki, tego typu sprzęty, niestety zaczęły pojawiać się problemy. Bo zaczęły pojawiać się no, przede wszystkim zaległości w płatnościach. Czyli ludzie po prostu, dla których on pracował, nie wypłacali mu tych, nie płacili faktur, musiał czekać miesiącami, albo czasem jakaś część ludzi w ogóle nie płaciła nigdy. Zwłaszcza właśnie ze strony publicznych różnych zamówień, bo tak się to działo, że jakiś tam przetarg wygrywała duża firma, brała podwykonawców, takich jak jego firmę, firma duża zgarniała całą kasę, a nie płaciła później tym mniejszym firmom. Także pojawiał się tutaj straszny kocioł spowodowany tym, że właśnie no, w tej branży zwłaszcza kwestia płacenia no, nie jest do końca uregulowana, znaczy no, nie jest do końca zgodna z zasadami biznesu, czyli po prostu no, non-stop niepłacone faktury, jeden tam pośrednik drugiemu nie płaci, podwykonawcy nie dostają pieniędzy, ludzie nie dostają pensji, więc strasznie to wygląda i zaczęły pojawiać się problemy z płynnością, żeby spłacić te wszystkie leasingi, żeby opłacić ludziom właśnie pensje. Ale on walczył dalej. To było jeszcze zanim w ogóle trafił do mnie właśnie na szkolenie, więc walczył dalej. W pewnym momencie już była taka sytuacja, że on widział, że może zyskać kolejne zlecenia, że może jakieś tam mniejsze przetargi wygrać nawet, więc stwierdził, że żeby utrzymać tą firmę, żeby przejść przez ten ciężki okres, zastawi swoje mieszkanie, więc wziął kredyt hipoteczny pod swoje mieszkanie, żeby mieć dodatkową gotówkę na rozwój firmy. No niestety skończyło się to tak, że znowu mu nie płacili, kontrakty miał jakieś długie, z ogromnymi tam zaległościami finansowymi, zaczęły rosnąć też ceny materiałów, czyli coś, na co się dogadał pół roku wcześniej, no później wychodziło mu dużo drożej, zaczęła maleć zyskowność w ogóle biznesu. No i zaczęły już się na poważnie kończyć pieniądze, nie miał już za co wypłacać pensji, a jako żeby był to uczciwy człowiek, no to jeszcze za ostatnie pieniądze ludziom pospłacał pensję, no i co zrobił? Zwolnił wszystkich ludzi i zamknął swój biznes. Został z czym? Po 8 latach chyba w sumie ciągłej działalności i naprawdę wielu nerwów, wkładania całego swojego czasu wolnego, emocji, energii, poświęcania no, czasu z rodziną, poświęcenia swojego zdrowia, został tak naprawdę z długa to nie tylko tymi długami wynikającymi z biznesu, ale też no, z zastawionym po prostu swoim własnym mieszkaniem. No i co mógł zrobić? Podjął decyzję, że ogłosi bankructwo. No, tam wtedy była opcja, żeby zrobić to najłatwiej w Anglii. Co też zajęło mu tam chyba 2 lata prawie. Ja go poznałem właśnie w momencie, jak już był po bankructwie. Więc 2 lata dodatkowo jeszcze mu zajęło, czyli tak naprawdę no, 10 lat wyjętych z życia. I został z czym? Został z niczym. Bo wyszedł po prostu na zero. Po tym bankructwie udało mu się po prostu te różne długi i tak dalej zniwelować, więc tak naprawdę no, bank, firmy ubezpieczeniowe jakieś, które tam zabezpieczały te kredyty, poniosły tutaj tą stratę, natomiast no, on po 10 latach został tak naprawdę z niczym.
siedząc w Anglii, bez pieniędzy, kiedyś będąc wielkim biznesmenem, a będąc później nikim. Czyli tutaj mamy przykład złej decyzji. Złej decyzji. Czyli walczyć nie trzeba było. Trzeba było już dawno ten biznes zamknąć, jeszcze zanim popadł właśnie w te duże długi, zobaczyć, że jest to branża bardzo trudna, że kontrahenci, z którymi współpracował, zwłaszcza im większa firma, tym mówił, ciężej było, no to trzeba było właśnie inaczej zupełnie tym zarządzać, trzeba było windykować te płatności od razu, nie czekać na faktury długo, albo wręcz pobierać pieniądze najpierw w dużej części, nie robić interesów z niewypłacalnymi ludźmi, lepiej weryfikować tych kontrahentów, no wiele błędów po drodze popełnił, natomiast sama zła decyzja była tutaj decyzja walki, żeby kontynuować ten biznes, żeby bez względu na wszystko po prostu jeszcze brać kolejne kredyty, licząc na to, że po prostu coś będzie lepiej. Niestety ja miałem wielu kursantów, którzy właśnie prowadzili tego typu różne biznesy związane z budowlanką i jest to no, trudny kawałek chleba. Nie tylko ze względu na to, że brakuje pracowników, że ciężko dobrych pracowników, że są z nimi problemy, ale właśnie ze względu na to, że no, ta kultura biznesowa i płatności, no wszyscy wszystkim wiszą pieniądze, wszyscy starają się wszystkim jak najpóźniej zapłacić, albo nie płacić w ogóle, jak się nie da, jak się da, więc była to trudna branża, powinien podjąć decyzję, żeby nie walczyć. Kolejna historia. To jest historia kursantki mojej z kolei i znowu z zupełnie innego obszaru życia, bo jej historia wyglądała tak, że poznała chłopaka w liceum i zakochali się. Byli razem kilka lat, bodajże 7 lat, zanim wzięli ślub. No i oczywiście później po ślubie dzieci, ona pracowała, mieszkali u rodziców jej, rodzice jej bardzo dużo pomagali, więc ona mogła pracować, on mógł pracować, generalnie dobrze im się życie układało. Natomiast po wielu latach małżeństwa niestety jej mąż zaczął mieć problemy alkoholowe. Zaczął mieć poważne problemy alkoholowe, bo zaczął po prostu pić coraz więcej. No, stres w pracy, czy po prostu tendencja do właśnie tego typu problemu, nieumiejętność ograniczenia się i dostrzeżenia w ogóle problemu. Ona też nie dostrzegła tego problemu właśnie w porę, co objawiło się tym, że no, zaczęły się w domu coraz częstsze awantury, że pojawiły się problemy finansowe. Dziadkowie, już no, ludzie w podeszłym wieku nie mieli siły pomóc, no tyle co tam pomagali zająć się dziećmi, ale nie mieli siły, żeby walczyć z nim, żeby coś tu robić. W pewnym momencie facet tam po pijaku spadł ze schodów, wylądował w szpitalu z obitą całą twarzą, złamaną szczęką, rozbitą głową, więc już w dosyć poważnym stanie, z pokiereszowaną twarzą, która no, już nigdy później nie wyglądała tak przystojnie jak wcześniej. Różne po drodze próby odwyku, pierwsza, druga, trzecia. No i dziewczyna, pomimo tego, że no widziała po prostu, że facet się stacza, że no nie jest lepiej, a jest coraz gorzej, no to dalej z nim była, po prostu z miłości. Była z miłości, była też no z przywiązania. Cały czas no walczyła po prostu o to małżeństwo, o ten związek, o tą rodzinę. Niestety, no nie, ani dobrze tym dzieciom nie było, bo dzieci, jak gość pił codziennie, no to dzieci cały czas tylko widziały kłótnie w domu, widziały ojca, który jest no dzień w dzień pijany. Minęło kolejnych kilka lat tak naprawdę w takiej właśnie stagnacji, w ciągłym jego staczaniu się i staczaniu się też całej rodziny, która zaczęła popadać w długi, w kredyty różne. Kiedy dziewczyna no dopiero po tych wielu, wielu latach podjęła decyzję, że dość tego. No i wniosła pozew o rozwód, kazała mu się wyprowadzić z jej domu rodzinnego, w którym mieszkali. I to była dobra decyzja. Dobra decyzja dlaczego? Ponieważ no, sprawy się tak dalej potoczyły, że ona zaczęła układać sobie życie z rodziną, zaczęła pracować nad sobą, wtedy też trafiła do mnie do wyzwania 90 dni. Zaczęła godzić się ze swoją przeszłością, akceptować to wszystko, przerabiać sobie w głowie te sytuacje, no bo to jest też ciężkie. To nie jest tylko tak, że chory jest ten człowiek, który pije, ale cała też rodzina po prostu ma tutaj niestety wtedy problemy. I po trzech latach, odkąd ja ją poznałem, od kiedy ona zaczęła to swoje życie no, układać sobie na nowo, to ona świetnie sobie życie poukładała. Nie ma jeszcze jakiegoś stałego nowego partnera, natomiast dzieci świetnie się rozwijają, ona dalej pracuje, w domu jest spokój, normalnie funkcjonują, normalnie żyją, facet no niestety dalej pije, dalej jest w długach, dalej gdzieś tam no już w zasadzie w patologii siedzi, więc dla niej to była dobra decyzja, żeby w pewnym momencie po prostu przestać walczyć, widząc, że sytuacja nie będzie lepsza, że no próbowała wszystkiego, odwyków, różnych metod, ratować go, no to facet tylko niestety pogrążał po prostu swoją rodzinę, więc tutaj decyzja była dobra. Kolejna historia, to jest historia tutaj z Tajlandii. Historia człowieka, którego ja nie poznałem nigdy osobiście, natomiast był on znajomym mojego znajomego.
więc no, usłyszałem całą historię po prostu od niego, bo był to jego dobry znajomy. I jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że około 15 lat temu on, kiedy w ogóle tu w Tajlandii był boom taki największy i moda na Tajlandię, kiedy zaczęły powstawać tutaj właśnie najdroższe wille. W zasadzie ja tak zauważyłem, że 15 mniej więcej lat temu to większość takich dużych projektów willowych z tymi najdroższymi willami właśnie powstawało. I no on wtedy u jednego z deweloperów zamówił sobie taką willę, czyli zakupił ją off-plan. Off-plan, no to znaczy, że nawet jeszcze nie ma dziury w ziemi, jak to się mówi, czyli jest po prostu jakaś ziemia, jest deweloper, no i on dopiero z kasy, którą dostaje od inwestorów, od klientów, zaczyna budować dany projekt. Dlaczego ludzie się decydują na coś takiego? No można wtedy kupić 20-30% taniej daną nieruchomość niż w momencie, jakby ona już była postawiona, już wybudowana. No więc on miał wtedy zasady płatności bodajże takie, że 30% było na początku, później 40% było... Czyli 30% przedpłaty, później 40% wartości w kolejnych tam etapach budowy i na końcu 30% po już zakończeniu całości, przed oddaniem kluczy w zasadzie. I no on miał na początku oczywiście cały projekt willi, różne wizualizacje nawet, bo już wtedy były komputerowe wizualizacje, omówione materiały, z jakich to ma być wykonane, jakość, jaka ma być, różne rozpisane wyposażenie tej willi, bo to była już willa, miała być umeblowana w całości, więc wszystkie instalacje były rozpisane dokładnie, jakie modele będziesz mieć, lampek w suficie i tak dalej, więc wszystko było bardzo profesjonalnie prowadzone. Miał być wspólny też w projekcie teren, w którym miały być korty tenisowe, ochrona i tak dalej, więc całe takie osiedle willowe miało być zbudowane. No, niestety u niego on spłacił tą willę, bo była już prawie wykończona, prawie skończona. Deweloper też tutaj stawiał go pod ścianą, no, że potrzebuje pieniędzy, żeby skończyć, bo jak nie skończy, to ekipy mu i podwykonawcy pójdą na inne roboty i tak dalej, więc został troszeczkę tutaj zmanipulowany przez tego dewelopera. Projekt nie do końca, ta willa została wybudowana, natomiast co się okazało? Niestety została wybudowana z wieloma wadami. No, zaczęły pękać ściany, były wady jakieś w fundamentach, które on dopiero tam po paru miesiącach zauważył, nieskończone ogrodzenie, w terenie wspólnym, nie zrobione nic w zasadzie, co miało być zrobione, także no, wartość tutaj była całkowicie niepełna. No i walczył przez 7 lat. Przez 7 lat walczył w sądzie z tym deweloperem o odszkodowanie. Wygrał po 7 latach. Wygrał proces w sądzie. I umarł. 7 lat gość marnował nerwy, swoje pieniądze. Tak naprawdę na prawników i ciągłe procesy, bo to była jedna sprawa, druga, przenoszenie, opóźnianie, tego typu rzeczy, ciągnęło się to straszliwie. I przez tych 7 lat gość tak naprawdę więcej wydał pieniędzy na prawników, niż mógł od tego dewelopera odzyskać po prostu za te wszystkie wady budowy i nieskończone rzeczy. Czyli tak naprawdę później już walczył dla swojego własnego honoru, żeby tylko odzyskać, no bo już finansowo mu się to zupełnie nie spinało. I poświęcił 7 lat na to, po czym umarł. Nigdy nie zobaczył nawet tych pieniędzy, wygrał sprawę wprawdzie, wygrał w sądzie, natomiast no, nigdy tych pieniędzy nawet nie zobaczył na oczy, no bo deweloper już tam pod koniec wyniósł się do innego kraju. No więc tutaj mamy przykład znowu ze złą decyzją. Ze złą decyzją. Gość tak naprawdę no, mógł zauważyć, że ma do czynienia z nieuczciwym deweloperem, zobaczyć już wcześniej pewne sygnały, które mógł dostrzec, porozmawiać z innymi wcześniejszymi klientami i dowiedzieć się, bo oni też mieli tam różne problemy, tego typu sytuacje. I zaoszczędzić sobie 7 lat procesów, być może nerwów, które też doprowadziły go do choroby i do śmierci, zaoszczędzić pieniądze na prawnikach i no, samemu sobie skończyć ten dom, wyremontować te rzeczy, które były nieodpowiednie, naprawić to po prostu ze swojej kasy, przymknąć oko i cieszyć się tym, że ma fajną willę i cieszyć się życiem, zamiast no, ciągać się po sądach, wydawać na to kupę pieniędzy. Więc mamy tutaj do czynienia ze złą decyzją, kiedy walka po prostu nie była wartościowa, nie była wskazana. Więc popatrz, pokazuję Ci różne historie dzisiaj z różnych obszarów życiowych, kiedy no, czasem było warto walczyć, można powiedzieć do ostatniej kropli krwi, no ale oczywiście nie, bo zaraz się dowiesz właśnie, że jednak tak się nie powinno robić, natomiast, że czasem po prostu w życiu warto odpuścić. Że warto odpuścić, że niektóre sytuacje nie są warte Twojego czasu, że tak naprawdę walka o to, żeby mieć rację, żeby postawić na swoim, żeby komuś coś udowodnić, czasem po prostu jest absolutnie niewarta świeczki, że tak naprawdę dobrze na tym nie wyjdziesz. No i właśnie na koniec tego filmu chcę Ci opowiedzieć o kilku takich sygnałach, które
świadczyć będą o tym, że właśnie nie opłaca się walczyć, że może lepiej odpuścić, że może lepiej, no po prostu, jak to się mówi, wylizać swoje rany i zacząć działać w czymś innym, może lepiej przełknąć tą gorzką pigułkę, że straciłeś pieniądze, straciłeś swój czas, czy straciłeś coś cennego i zamiast walczyć i stracić czasem całe lata, bo takich historii, na przykład tak jak wcześniej mówiłem o gościu, który no, się sądził, przecież znamy w Polsce mnóstwo historii, kiedy ludzie no, sądzili się tam z Skarbem Państwa, z urzędami skarbowymi i tak dalej, bo zostali gdzieś nieprawidłowo po prostu potraktowani, no i tak naprawdę potracili tylko czasem całą młodość, czy 10-20 lat życia, na końcu może wygrali, ale no, zmarnowali całe swoje życie na to. Więc czasem po prostu nie warto tego robić. I właśnie, kiedy nie opłaca się walczyć? Przede wszystkim, kiedy masz, no to jest rzecz podstawowa, kiedy masz małe prawdopodobieństwo wygranej, a duże ryzyko kosztów, czy duże ryzyko jakichś strat, czy duże ryzyko tego, że zostaniesz poharatany. Bo są kwestie w życiu finansowe, ale są też kwestie naszej psychiki. No pytanie, ile kosztuje on twoje nerwy? Ile kosztuje to, że później możesz mieć na przykład, wiesz, przez stres związany z tą walką, którą byś toczył latami, to ile warte są dwa zawały serca na przykład, czy śmierć, nie? Ile to jest warte? Kiedy warto walczyć, biorąc to pod uwagę? Więc przy dużym ryzyku kosztów, przy dużym ryzyku tego, że możesz faktycznie być mocno poturbowany w tej walce, a jak jest mało prawdopodobieństwo tutaj wygranej, no to nie warto wtedy. Kolejna rzecz, to jest to, kiedy wygrana ma niewielką wartość praktyczną, może oprócz twojego ego. Czasem naprawdę to ego, tą naszą, wiesz, chęć tego, żeby mieć rację, żeby coś komuś udowodnić, żeby nie przegrać, to czasem to nie jest warte po prostu świeczki. Czasem lepiej schować sobie to ego do kieszeni, odpuścić i cieszyć się po prostu życiem. Bo pod koniec dnia tak naprawdę no to się liczy. Liczy się to, żeby mieć jak najwięcej wspaniałych dni, a nie to, żeby zawsze mieć rację i ze wszystkimi wygrywać. Kolejna sprawa to jest to, że liczy się też, trzeba wziąć pod uwagę, koszt alternatywny. Czyli popatrz, albo właśnie możesz ciągnąć biznes przez kolejnych 10 lat, który jest biznesem no trudnym, który jest biznesem, w którym małe jest prawdopodobieństwo tego, że coś ci się uda, i walczyć cały czas, i marnować swój czas, i nerwy. I znam też takie sytuacje. Ludzi, którzy przez wiele lat po prostu nie chcieli przyznać się do porażki. Że może wybrali nieodpowiednią branżę. Że może wybierali nieodpowiedni moment w tej branży, kiedy później walczyli całymi latami, tak naprawdę tylko coraz bardziej się pogrążając, tracąc czas, emocje i pieniądze, a nic z tego nie mieć. Bo popatrz, możesz na przykład w 3 lata walki odzyskać od kogoś 100 tysięcy. Albo w tym samym czasie możesz zarobić 500 tysięcy. I teraz pytanie, czy lepiej odpuścić? Dobra, wiesz, ktoś cię oszukał na przykład, rąbnął ci stówkę. No to jest dużo pieniędzy. I mógłbyś w ciągu 3 lata, poświęcając jeszcze więcej pieniędzy, czasu swojego, emocji, cennych dni życia, mógłbyś te pieniądze od niego odzyskać, wytargać mu, ścigać go po całym świecie i odzyskać tą kasę. Albo w tym samym czasie może lepiej zarobić 500 tysięcy. Na spokojnie, ciesząc się, robiąc to, co chcesz. Kolejna sprawa to jest to, że nie warto walczyć, kiedy babrasz się w błocie. Kiedy ty jesteś człowiekiem uczciwym, czyli grasz fair, nie jesteś gotów na to, żeby łamać prawo, żeby łamać zasady moralne, żeby uciekać się do szantażu, do właśnie jakichś chamskich manipulacji, do krzywdzenia innych ludzi, do wpływania w bardzo nieetyczny sposób na ich rodzinę, na ich znajomych, czy coś takiego. Więc jeśli ty nie jesteś skłonny do czegoś takiego, bo nie leży to w twojej naturze, a twój przeciwnik jest, no to wtedy, jeśli twój przeciwnik gra nieczysto, no to małe masz szansę wygranej. A jeśli ty nie chcesz się babrać w tym bagnie, no to nie opłaca się walczyć. No i ostatnia rzecz, to jest to, kiedy potencjalna jakaś wygrana w krótkim terminie sprawi, że tak naprawdę przegrasz w długim terminie. I to taki znowu mini przykład. Popatrz, to jest też sytuacja gdzieś z jednego moich kursantów, gdzie no, przechodził przez rozwód i była żona jego, mieli jedną tam córkę i ona walczyła tak strasznie o tą córkę, żeby mąż właśnie, no eks-mąż, nie miał później z nią kontaktu. Czyli chciała odebrać mu prawa rodzicielskie, żeby ona tylko mogła później zajmować się tym dzieckiem. Więc ona walczyła o to, dlaczego? Z zwykłej złośliwości. Po prostu chciała mu zrobić na złość. Wiedziała, że on kocha to dziecko bardziej niż żona tak naprawdę, że on się więcej tym dzieckiem zajmował i chciała mu po prostu to dziecko odebrać. No i w krótkim terminie może wygrała, nie? Wygrała ten proces, wygrała sprawę.
manipulując znowu, uciekając się tam do nieczystej gry. A w drugim terminie, no, odebrała swojej córce ojca. Co, no, kto na tym dobrze wyszedł? Może ona miała, no, postawiła na swoim, ale tak naprawdę w drugim terminie przegrała. Jeśli jakiekolwiek miała pozytywne uczucia do tego dziecka, no to to, że dziecko straciło ojca, no nie wyszło nikomu tak naprawdę na dobre. Więc jeśli wygrywasz czasem w krótkim terminie, warto zastanowić się też, jakie efekty później są właśnie tego w długim terminie i troszkę szerzej spojrzeć na tą sytuację. Bo może się okazać, że wygrana bitwa będzie tak naprawdę dla ciebie przegraną wojną. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy film, troszkę głębszy niż zwykle, mam nadzieję, że wam się, drodzy widzowie, spodobał. Trochę historii sobie przeanalizowaliśmy. Bardzo chętnie usłyszę wasze historie. Właśnie, historie i takie, w których podjęliście dobrą decyzję, żeby walczyć albo zrezygnować, ale też takie, w których podjęliście złą decyzję. Bo być może w jakimś kolejnym filmie znowu powołam się na waszą historię, drodzy widzowie. Także piszcie tu w komentarzach wasze historie, co o tym sądzicie, kiedy warto w życiu walczyć, kiedy warto odpuścić. No bo przecież o to chodzi, żeby nauczyć się podejmować dobre decyzje. I to takie dobre właśnie, czyli takie, które w długim terminie dla ciebie wpływają, dla ciebie i dla twoich bliskich jak najlepiej. Więc jeśli film ci się spodobał, przypominam, strzel łapę w górę tutaj. Widzimy się na szkoleniu w niedzielę o godzinie 10, a na dzisiaj się z tobą żegnam, więc trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!